Uj, siemano, witam serdecznie. Wpadłem na taki pomysł, że teraz przyjechaliśmy sobie pod market i wyobraźcie sobie, moi mili, że będę pytał się ludzi i prosił o ich wypasy. Czy znajdzie się ktoś chętny? Nie wiem, wchodzimy do marketu, wbijamy. Ale na początek pomożemy tej miłej, kochanej pani. Oj, babcinko, nie, ja ci portfelika nie wezmę. Ja ci pomogę, zaniosę te tobołki. Do tego widać, że no nie ma siana, lipa, nie ma na Versace. No, co mam zrobić? Jestem na emeryturze. Ojeju, no. Ja ci pomogę. No. Chodź, babcinka, dasz może tego korsarza? Dasz może tego korsarza do programu? Dawaj. Pewno, że tak, dam tak? Korsarza, no. Ale to nie jest, babcinko. Nie. No przecież tą skorupą nie będę jeździć. Nie, to jest twój wypas? Ja tu mam zabawkę swoją. Powiem tak, babciuszku kochana, pakuję toboły. I lecimy tym wypasem. Ja pier... God damn it. To mówisz mi to. Bo włożę, włożę. Jak już mi tak chcesz pomóc, to... To dobrze. Ja pier... Oskar, mamy długi teraz! Jedziemy na testy tego wypasa brać! No muszę go przewieźć, no kurwa, pomógł mi z zakupami. To niech się przejedzie, chłopie. No dziękuję! Oskar, nara! Nara. Babcia kurwa strzeliła auto 800 koni, to mi się podoba. No muszę mieć coś szybkiego, bo ten mój dziad to taki powolniak, że nie. Kurwa, nim on tą swoją skorupą przyjedzie. No, to spóźnił się 40 minut zakupam, jakbyśmy mieli no czekać, co? Jezu, babcia! Boże! Nie bój się, nie bój, jest. Babcia ma wprawę, jestem szalona przecież. No ja wiem, no która no, babcia no, kupuje no. GTR-a? No więc właśnie. Tylko szalona. O, tak. Dobrze mu go dają te tumiki. Stój, stop, stop! Wiem, ty już. Co się kurwa boisz? Mamy sobie bujaneczko, 800 koni, pięknie. A co z takim młodym chłopakiem? A jak? To aż się chce jechać, naprawdę. Monitorki, przeciążenia, no, wszystko jest. Oczywiście, to jest to, co mi na starość było potrzebne. To mi się podoba. Tak, tu teraz... To mi się podoba. Kurde. Tak cię przewiązę dzisiaj, jak wysprzęgle, to nie uwierzysz. No i to mi się podoba. Kuliczki się zamontowałaś, a Krapowicza, to jest prawdziwa no, bujanka. No musiałam. To takiej brudki. Teraz mu trochę daj, teraz mu trochę daj. No dam mu. Dobra, dobra. A ty nie bój się, nie bój. Babcia wie co robi. Jednego wnuka już i tu w lewo, babcia, dawaj, tu w lewo. Co? A może chcesz się przejechać? No to daj tu rundkę kawałeczek, nie? Ale nigdzie mi nie pizgniesz. No nie, no, no nie to, wiem. No nie. Bo to jest moje cacko, moje dziecko, kuźwa, no to dam ci za te dobra. Zakupy, za te... Wszystko, dobra. Dobra, no to zamieniamy się. Dobra, niech ci będzie. Kochana babcia daje nam tego wypasa na testy. No to masz te kluczyki za te zakupy, za to, że jesteś taki uczynny, to dalej. Jak wysprzęglisz, to cię uniesie do góry. I pasuje. Pierw robimy prezentację, potem latamy. Dzięki dobra, bardzo. Dobrze. Ty widzisz, co się tu odjebało? GTR, babcia 8 dych na karku, 800 koni ma pod maską. Pytam się z Oskarem, kurwa mać, co my z jego życiu zrobiliśmy, że ja zapierdalam dieslem 160 koni, 7 na weekendy, bo dużo chle, to na weekendy. Oskar podleciał busem, napis przeprowadzki, import, eksport, drobne wyjebki, tu przewiozę, tam odwiozę, tu wywiozę, tu piwnicę opierdolę. No tak to my się nie dorobimy GTR-a nigdy. Zapraszam Państwa na prezentację tego kozaka. Na układy nie ma racji.
piękny kolor, nie wiem, piwny, zabawy, nie wiem jak jest metaliczny, jest cudowny. Delikatnie wszystko zrobione, póki co są trzy katalizatory, to informacja nie dla tych, którzy chcieliby je mieć. Auto jest skitrane, nikt nie wyjedzie z katami. Druga sprawa, delikatnie przyciemnione lampki, zobaczcie te spitelki, jak to składnie wygląda. Nissan GT-R, potęga na trasie, majstersztyk, jeżeli chodzi o technologię. Cztery koła napęd, oczywiście więcej daje tył napęd, a nie przód, tylko na taki pierdziawek. Ale to nieważne. Oczywiście to idzie V6 motor z turbin ma Z8. O, ma takie rury, takie ma rury ten Blazer. Auto typowo sportowe. Jechać kurwa tym do sklepu po bułki. Rewelacja! Ten tak! Jak można takiego zrobić, żeby tak wyglądał? Szybciutko sprężynki podciąć, delikatnie pomalować szprejem jakoś. Zrobić przyciemniane szyby, przyciemniane kurwa lamp, lusterka w kolorze kurwa Blazerów i mamy to. Każdy sąsiad kurwa patrzy z takim gulem. To jest kozak. A więc tak, ładnie wszystko, z gracją, pięknie zrobione. Zaciski w kolorze nadwozia. Czy może być piękniej, czy może być lepiej? Tak, zrobiło się lepiej i piękniej, jak tutaj te blendy dostały delikatnego przyciemniania. Jest na wypasie. Tył auta, profil. To jest kurwa Kunegunda. Profil tego samochodu to jest taki kurwa panel. Nie można go porównać niczym. Z bandyterką prawdziwą. Spruszkowa. Tak go porównać. Od razu widać delikatnie, tutaj są białe, to jest fajnie wszystko delikatnie przyciemnione, tak naprawdę z gracją, nie bamberoza. Nie kurwa bamberoza. Tu delikatnie obrysóweczki też zrobione, przyciemniane. Oryginalny tłumik Akrapowicza, nie nakładki, nie imitacje, nie naklejki, nie. Oryginalny. Tu wszystko jest w karbonie, nie tak jak u mnie naklejki karbonowe. Tu jest kurwa karbon, duże, ogromne rury. Auto 580 koni czy 570 seryjnie. Tu jest delikatnie dziabnięty palmietek. Kurwa, mój sąsiad z pierwszego piętra dziabął to. I wykrzesał z tego 650 koni. W serii to zapierdala, teraz to leci na maksa. Powiem krótko. Jest kozak. Czyli łaska. Jesteśmy przy silniku, jesteśmy przy masce, mamy otwartą maskę, ja trzymam, łapy mam silne, zobaczcie jak to wygląda. Nie wiem ile ma auto przejane, w każdym razie wygląda jakby nie miał nic przejane. Oby dzisiaj na drzewie nie wylądował, egzemplarzy będzie coraz mniej takich. Handbullied by Jeremy Oyatoya. Takumashi, ale tu jest prawdziwy, ale one lubią te motoryk się kręcić, one lubią się kręcić, kurwa wiatraki w Holandii, na wysokich kurwa obrotach. Gdzie kurwa Opel by wystrzelił już kurwa uszczelkę by pum, kurwa panewka by poszła, a tu dopiero zaczyna się jazda. Nie wiem ile to jest rozrządów, nie wiem ile to jest faz rozrządów, nie wiem jakie to są kurwa turbiny, czy duże, czy małe. W każdym razie zapierdala w chuj i bierze wszystko na ulicy. I tą puentą zamykam silnik kurwa maskę, dzwonię po tego zjebaszonego naukowca, on zrobi test tuników i lecimy z babcią robić kurwa bojankę na miasto. A to ale zagodą. Czekaj, ale zobacz, chwilę ja poprowadzę, bo ten debil czemu nie powiedział. Zobaczcie tą z tyłu płetwę. Docisko tak, że się robią kurwa kolejne w trasie. Tu Michi. Krótko. To jest inny dźwięk, to jest taki... Bo to dopiero jak dostanie kurwa obciążenia. Na jałowym to chuja godo, na obciążeniu to godo tak jak F-16. Jazda. Dzisiaj inaczej test tumików na jałowym! Ogrzewku! Dziadek przyjechał! No to ale się udał teraz! Zero się udał! A ty gdzie miałeś być? Ja ty jedziesz, czekam w domu za tobą. Tak, w domu, ja za kopy dźwigam, tu mi chłopiec, taki miły, dobra, fajny. Ja pomogłem z tymi... Jedziemy rundy robić. Jedź do chaty sprzątać. Dara! No, no to weźcie, przejedź kawałek, bo jak cię tak... Korci. Korci to autko, a za te zakupy. Tak pomogłeś, widzisz mojego dziada, nie? No spóźnił się. Na ślub się spóźnił, na rodziny dzieci się spóźnił, na niego nie mogę liczyć, a tu na takiego przemusia, to ja, kuźwa, no po prostu chyba się zakochałam, nie wiem. Ja
też! Ja o, też! Wzajemnością! Odpycha się, nie? O, się odpycha! Tak. To te zakupy to jest moment! Obiad zrobiony w facie po minucie! Z taką prędkością, to... a zresztą obiad dzisiaj się mu nie należy, to szalony nie, dziadek. Nie. My jedziemy na obiad. Tak, ja cię zapraszam do knajpy. Dobra, to ja bym chciała kisiel. Kisiel. Kisiel to będzie zaraz. Dobra, jedziemy na kisiel. No to patrz, masz prostą, czystą. No weź mu przypierdzić. Teraz mu przypierdolę. No o to chodziło. O to chodziło. No właśnie. Tak, no widzisz. To jest jazda, tam tak. Stranie w okrzokach. No, ten kisiel to ci też postawię. To, dziękuję. Dobra, będziemy jeść kisiel i się lubować takim pomarańczkiem marchewkowym autem. A patrz, jak ja się ubrałam pod kolor. Babciu, jeszcze raz dziękuję za udostępnienie takiego wypasa. Każdy by chciał mieć taką szaloną babcię i takiego Nissana GTR. Piąteczka, babciu. Piąteczka, cała przyjemność po mojej stronie, Przemcio. Dziękuję bardzo. Balety w majóweczkę. No. To Przemo, nara jeszcze raz. Dzięki, trzymaj się. Do zobaczyska.